Witam Was serdecznie, zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i właśnie jedziemy z lotniska w Melbourne do naszego hotelu. Mam tych filmów nagrane chyba 1,5 godziny. Będę starała się codziennie 10 albo 15 minut po kolei, tak jak były kręcone te klipy, będę je puszczała. Więc widzicie teraz drogę, która prowadzi z lotniska do centrum miasta w Melbourne. Potem całą resztę to już nagrywałam w zasadzie tylko i wyłącznie w centrum, bo tym razem nie jeździliśmy na obrzeża do dzielnic, bo już to wiele razy przedtem robiliśmy, a poza tym te dzielnice we wszystkich miastach, czy to jest Sydney, czy Perth, czy Adelaida, to one wyglądają bardzo podobnie. Jedyne chyba, które się różnią, to może trochę Brisbane, bo tam klimat bardziej wilgotny i wiele domów musi stać na podwyższonych podmurówkach, natomiast cała reszta one są bardzo zbliżone. Ja oczywiście z kamerą, wszędzie gdzie tylko mogę, także nagrywałam tak jak szłam, czy jechałam, dojechała w całości. Głos niestety nie działał dalej. Nie wiem, czy ona właśnie się zalała czymś ten mikrofon, bo tak właśnie brzmi, jakbym ręką trzymała. Już próbowałam różnego rodzaju układy i nic to nie działa, także możliwe, że po prostu w jakiś sposób mikrofon został zabrudzony. Ja pierwszy raz do Melbourne przyjechałam 28 lat temu. Jak wiecie, myśmy chcieli przyjechać do Melbourne. Nigdy nie planowaliśmy Perth i myśmy byli, ja szczególnie byłam ogromnie zrozpaczona, że los nas rzucił do Perth, ponieważ myśmy przyjechali jako uchodźcy, nie mieliśmy specjalnego wyboru i to było nasze marzenie. I chyba po roku czy pół roku pobytu przyjechałam. Melbourne wtedy było chyba wielkości takiej, jak w tej chwili Perth jest. Miało może trochę powyżej 2 milionów, ja już nie pamiętam, ale było zupełnie inne, także ogromna różnica widać. Potem jeszcze kilkakrotnie byliśmy w Melbourne, wiele razy przyjeżdżaliśmy, bo jak czy pojechaliśmy na Tasmanię, czy wokół Australii, no to Melbourne stało po drodze. Dlatego tym razem postanowiliśmy tylko i wyłącznie spędzić czas w samym centrum i absolutnie nic poza. Hotel, który wybraliśmy, leżał też na głównej ulicy. To była ulica, która się nazywała Mały Koniec Paryża, ponieważ Melbourne sobie i wieżę Eiffla, taką miniaturową, wybudowała. I byliśmy bardzo blisko wszędzie, także piechotą można było wszędzie dojść. Przylecieliśmy dzień wcześniej, zanim miałam wizytę w tym szpitalu od nowotworów. Także mieliśmy cały jeden dzień. Byliśmy rano, ponieważ samolot wylądował chyba o 9 rano. Między Perth i Melbourne jest 2 godziny różnicy. Także u nas, jak jest godzina 8 tutaj w Perth, to w Melbourne jest godzina 10 rano. Także dojechaliśmy, tylko zostawiliśmy nasze bagaże w hotelu. Oczywiście ja byłam bardzo ciekawa, jak hotel wygląda, bo zawsze, nawet jeżeli to jest jedna noc, to człowiek spędza ogromną ilość czasu patrząc, żeby znaleźć sobie najpiękniejsze miejsce. Zobaczcie te bloki, takie właśnie okropne bloki. Był taki czas, że budowali, zdaje się, że i w Anglii, i tutaj w Australii. Dlatego ja często mówię, że Perth pod tym względem ma wiele szczęścia, bo jest o 100 lat młodsze i już nauczone na błędach nie pobudowało takich ogromnych bloków, konglomeratów, gdzie ludzi w jednym miejscu trzyma. To są stroje, które są ze sztuki, która właśnie w tej chwili w Melbourne w teatrze była, a my jesteśmy w lobby naszego hotelu, no a Janusz próbuje rozpracować tych 15 wind, które na nas tutaj czekają, w jaki sposób to działa i jak mamy się dostać. Dostaliśmy pokój na 38 piętrze, także w miarę wysoko i byłam spokojna, że nie będzie mi huk miasta dokuczał, bo tego się bałam. I w centrum miasta zwykle jest dosyć ruch duży samochodowy, ale ku mojemu zdziwieniu ruch samochodowy wcale nie był aż taki duży. Także taka moja pamięć Melbourne była miasta przemysłowego, miasta dosyć zaniedbanego. Ja tak pamiętałam. Dzisiaj Melbourne jest odnowione, piękne, błyszczące, zupełnie inne i zmieniło swoje oblicze. A to jest widok z korytarza, jak szliśmy do pokoju. Ja trochę się bałam, ponieważ
Kiedyś weszłam do takiego bardzo wysokiego budynku, chyba na Gold Coast, gdzie Zaraz tam w się Queensland zaczepłaś. było mieszkanie. Tak No to właśnie jak się tutaj, wydaje, ładnie tak? wjechaliśmy windą, nie wiem czy to było 60. piętro, Dawaj, dawaj. bardzo wysoko i Tak? weszłam do tego mieszkania i wszystko było, Nie. słuchajcie, okej, zanim nie podeszłam do Nie. ściany, która była cała oszklona i jak spojrzałam w dół, jak to jest wysoko, to mi się wydawało, że cały ten budynek Ale jak falował, niedobrze mi się zrobiło i musiałam prawda? wyjść. No i jak widzicie, no mamy w tej chwili pokój na Mamy 38. pokój po piętrze, otwierać. no ale obeszłam, zobaczyłam i może dlatego, że parapet jest, tak mi moja mama zasugerowała, że może właśnie dlatego, że był parapet i bardziej okna takie solidne, nie czułam Oko. się, nie miałam tego lęku wysokiej przestrzeni patrząc w dół. A jak widzicie, widok był bardzo panoramiczny i był dosyć ciekawy. Mogliśmy sobie ładnie foteliki przy oknach postawili i mogliśmy siedzieć całymi godzinami i wieczorem Fajnie. patrzeć na światło tętniącego Oko. centrum miasta. A muszę przyznać, że miasto było żywe i było tętniące. Myśmy do godziny 12 w nocy, prawie że pierwszej w nocy często urzędowali i ciągle wszędzie pełno ludzi było. Krótki ten nasz pobyt był, tylko parę dni. Jak widzicie, tutaj jest łazienka, nakręciłam, taka bardzo standardowa. Hotel niby miał mieć 5 gwiazdek, ja wybierałam chyba cały tydzień, studiowałam wszystkie hotele w te i nazad i ten wybrałam, bo na zdjęciu wyglądał okej. Nie był to tani hotel. Spojrzałam, basen ładny, sauna ładna, spa ładne, a przyjechaliśmy się okazało, że nie było ani basenu, ani sauny, ani spa. Ja musiałam chyba pomylić, patrzyłam na co innego i coś musiało mi się pokręcić, ale wanna była. Jak widzicie, ceny są astronomiczne, także korzystanie z tego rodzaju imprez zwykle. My nie korzystamy z tego, ale łóżko było cudownie wygodne i to jest najważniejsze, była cisza. Hotel był, jest tak skonstruowany, że była kompletna cisza i spało się bardzo wygodnie. No i bardzo centralnie byliśmy położeni, więc wszędzie było łatwo nam dojść piechotą. Mój szpital, do którego jak szłam, bardzo blisko był położony, więc nie było problemu, żebyśmy tam dotarli. I zaraz na drugi dzień miałam w południe wizytę. Sam cały najgłówniejszy szef tego oddziału, który zajmuje się tym rakowiakiem, ponieważ jest specjalny dział specjalistów od tego raka, przyszedł na tą wizytę ze mną. Porozmawialiśmy sobie, no i potwierdził, że tą metodę leczenia, którą ja w tej chwili używam i cokolwiek robię, że według niego to jest okej. I nie powinnam nic zmieniać. Jedno, co on chce, to żebym zrobiła test, który właśnie za parę dni będę robiła. Tak, następny PET scan, żeby zobaczyć, jaka aktywność jest mojego raka. A tutaj nakręcam to, co w szafie wisiały. Były dwa szlafroki, były dwie pary butów, oczywiście pełno różnych poduszek. Poduszki były niesamowicie wygodne. Była karta z poduszkami. Można było sobie wybrać poduszkę w zależności od tego, czy ktoś chce szeroką, wysoką, niską, twardą, miękką. Także to był taki przyjemny gest. Pogodę mieliśmy tym razem pochmurną. Nie było prawie, że w ogóle słońca, ale też i nie było deszczu. Także chodziło się dosyć przyjemnie, nie było gorąco, było jakieś chyba 15-16 stopni. Także Melbourne powitało nas nie najgorszą pogodą również tym razem. Dla mnie to miasto zawsze kojarzyło się trochę tak z miastem przemysłowym, jak kiedyś Łódź było, czy gdzie jest właśnie wiele fabryk i wiele przemysłów. To było miasto, w którym było bardzo dużo zawsze emigrantów z Grecji. Z Włochów tak wielu nie było, właśnie szczególnie Greków było dużo. Były polskie sklepiki, takie żydowskie sklepiki na Mainly. Tym razem byłam, nic takiego nie mogłam znaleźć, to poginęło. Natomiast zdecydowanie więcej pojawiło się sklepów azjatyckich, szczególnie chińskich. Są całe ulice, małe Chinatown. Ja zresztą zaraz tutaj nakręcę, będę wam pokazywała. Wejdziemy również do tych chińskich restauracji, bo jak już wam wspominałam, chyba nikt lepiej nie gotuje niż Azjaci. Ich jedzenie
jest po prostu fantastyczne. Bardzo ciężko nam jest to odtworzyć, ale ja z chęcią lubię chodzić i u nich jadę. Co zaobserwowałam tak po tych 5 dniach pobytu w Melbourne, że Perth jest bardziej europejskie, jeżeli chodzi o społeczeństwo. W Perth jest dominująca ilość ludzi europejskich, natomiast tutaj w Sydney i w Melbourne jest zdecydowanie więcej ludzi z Azji, z Indii, w ogóle z całego tego Middle East. Jest to prawdopodobnie też spowodowane tym, że Melbourne ma bardzo dobre uniwersytety i ma sporo tych uniwersytetów i bardzo wiele bogatych Azjatów wysyła swoje dzieci właśnie tutaj na studia, które kosztują kolosalne pieniądze, ale oni te pieniądze mają, finansują i tą swoją młodzież przysyłają. Oni kończą tutaj studia i tam zawożą to, czego się nauczyli przez te swoje 4 lata pobytu tutaj, tam do Chin i tam wprowadzają w życie. Stąd trochę inny jest pokrój społeczeństwa. Perth jest cały czas zdecydowanie mniejszy, chociaż rośnie najszybciej ze wszystkich miast w całej Australii. A to właśnie jest wejście do małych Chin, do małego Chinatown. I tutaj, słuchajcie, są rzędy chińskich przeróżnych restauracji, tajlandzkich, wietnamskich, indonezyjskich, przeróżnych i w każdej serwują inne rzeczy. Także jest ciekawie, jak ktoś jest ciekawy nowego jedzenia, to tego rodzaju doświadczenie jest bardzo przyjemne. Australia stworzyła taki zupełnie nowy rodzaj państwa multikulturowego, zlepek wszystkich religii, zlepek prawie wszystkich języków, narodowości, kultur, zwyczaje. I wiecie, to jest niesamowicie ciekawe żyć w czymś takim, bo każdy z tych ludzi wnosi coś ciekawego w życie i ogólnie tworzy to życie zdecydowanie ciekawsze. Myśmy się na przykład nauczyli tyle przeróżnych jedzeń z całego świata, gotowanych właśnie przez tubylców, odkrywając niesamowitą ilość ciekawego i pysznego jedzenia. I takie moje myśli były, sobie próbowałam wyobrazić, jak to społeczeństwo będzie wyglądało za 50 czy 100 lat. Nie dowiem się i prawdopodobnie większość z Was też się nigdy tego nie dowie. Ale będzie to ciekawe, bo ono wytworzy się zupełnie specyficzna rasa. Ja widziałam bardzo wiele mieszanych par, Azjata z Hindusem, czarny z białym. Ludzie się dzisiaj mieszają i niedługo ta cała elektronika i cała wiedza, którą zdobyliśmy, cała technologia, którą stworzyliśmy, stworzy to, że nasza planeta stała się jednym państwem, a my staniemy się jednym społeczeństwem. Wymieszamy się wszyscy i po 100 latach nie będzie już prawdopodobnie jakichś specjalnych narodowości. I tak wygląda, że będziemy wszyscy mówili po angielsku. Kiedyś za czasów PRL-u, pamiętam, próbowano wprowadzić Esperanto język, a język angielski stał się językiem międzynarodowym i tak wygląda, że dzisiaj wszyscy go używają. Pięknie zorganizowane, jak widzicie, są wycieczki rowerowe w miastach australijskich. Perth jeszcze nie ma tak popularnych rowerów, chociaż może jestem w błędzie, bo ścieżek rowerowych wszędzie jest pełno i sporo ludzi też używa. Te uliczki są dużo węższe niż nasze, bo one były budowane jeszcze te 100 lat wcześniej i to robi taką różnicę. We wszystkich bocznych uliczkach ładnie, równiutko, śmietniki poustawiane, no i oczywiście artystyczne dzieła na murach. Świetnie wygląda, że jest rozwiązany chyba transport publiczny w samym centrum Melbourne, bo zauważyłam, że nie ma specjalnego ruchu samochodowego, co jest bardzo piękne i cudownie rozwiązane. Jak widzicie, oni wprowadzili tramwaje. Myśmy kiedyś mieli tramwaje w Perth, ale u nas zlikwidowano. Teraz się mówi o tym, żeby z powrotem je wprowadzić. I nie wiem, jakie są układy, nie pytałam się, czy są jakieś wysokie opłaty za wjazd do centrum miasta, ale zauważyłam, że samochodów prywatnych jest bardzo, a to bardzo niewiele. Większość porusza się właśnie albo rowerami, piechotą czy tramwajem. No i oczywiście rozwinięta jest również sieć pociągów miejskich.
pięknie została wkomponowana nowa, nowoczesna nasza architektura XXI wieku w starą architekturę. To jest pięknie, że zostawiamy kawałki starej historii, żeby wszystko nie było takie błyszczące i obstawione jak lustrzanymi szybami. W centrum miasta sporo jest teatrów. Ja ich tam naliczyłam kilka, już nie pamiętam, ale chyba 6 czy 7 teatrów, albo nawet i więcej. W samym centrum myśmy zdołali pójść na 2 spektakle i przyjemnie było, bo już dosyć długo nie byliśmy. Wprawdzie kiedyś jeszcze na początku chodziłam, ale jak człowiek jest w domu i pracuje i takie codzienność, to nie chce się wybrać do teatru czy do restauracji, a teraz mieliśmy takie maleńkie swoje wakacje i postanowiliśmy wykorzystać 2 godziny różnicy, bo zwykle idziemy bardzo wcześnie spać i odwiedzić kilka teatrów. Właśnie byliśmy na tym Wicked of Oz. To będzie na dzisiaj wszystko. Resztę opowiem dalej. Opowiem o moich metodach leczenia, wszystkich tych, których interesuje. I za parę dni będę miała test, na który się, słuchajcie, trochę denerwuję, jaki będzie wynik, bo ja już od 6 miesięcy testu nie miałam robionego, więc zobaczę, czy następuje pogorszenie, czy polepszenie. Staram się o tym nie myśleć. Pozytywne myślenie, uśmiech na twarz. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam i zapraszam na następne odcinki. Ja jestem Hania i do usłyszenia. Hello.